Wszystko wskazuje na to, że w 2017 roku złoto na dobre zagości w głównym nurcie inwestycji. Mówi się o wielu czynnikach. Wielokrotnie we wszelkiego typu analizach mówi się o tym, co może mieć na to wpływ. Oczywiście kwestia relacji Stanów Zjednoczonych przy, za administracji prezydenta Donalda Trumpa z Chinami i z Rosją. Mówimy o konflikcie na Ukrainie, mówimy o konflikcie na Bliskim Wschodzie, mówimy o. No, jakby nie było już tak naprawdę strukturalnym problemie banków we Włoszech, mówimy o wyborach w głównych państwach Unii Europejskiej, mówimy o wciąż koniecznej, ale nie do końca odpowiedzialnej polityce banków centralnych dotyczących luzowania ilościowego walut, co dewaluuje ich siłę nabywczą. Cały czas żyjemy w czasach niepewności i dużej zmienności. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szereg innych czynników, które mogą decydować o umocnieniu pozycji złota w głównym nurcie inwestycji. Mam na myśli przede wszystkim popularyzację złota w krajach azjatyckich, które cały czas się bogacą. To już nie tylko Chiny i Indie. To również Tajwan, to również Korea Południowa, to również Wietnam. W bieżącym roku, zgodnie z przewidywaniami, kraje azjatyckie mają stanowić 60% światowego PKB. Azja się bogaci, Azja kupuje złoto. Kupują złoto banki centralne nieprzerwanie od 2000. 2009 roku. ETF, fundusze ETF oparte o złoto, w zeszłym roku dokonały za rekordowych zakupów od 2009 roku, ponad 500 ton. W Chinach cały czas na popularności zyskują programy akumulacji złota. W Japonii są to programy emerytalne oparte o złoto. W Indiach cały czas ta świadomość i wysoka kultura posiadania złota jest pewną przeciwwagą w stosunku do oferty instytucji finansowych, w których niestety trzeba z dochodami się ujawniać. Jednym z Ciekawszych element, czynników, które może wpływać na umocnienie pozycji złota w głównym nurcie inwestycji, jest kwestia zmian w postrzeganiu złota przez prawo szariatu. Obecnie trwają prace poprzez współpracę Światowej Rady Złota z islamskimi instytucjami finansowymi, które ma doprowadzić do otwarcia się Bliskiego Wschodu na rynek złota. To może zapoczątkować całkowicie nową sytuację i napływ blisko 2 bilionów dolarów na rynek Rynek złota. To może być bardzo podobna sytuacja do tej, którą mieliśmy do czynienia w 2011 roku, kiedy poprzez wzmożone zakupy Chin cena złota notowała praktycznie historyczne, historyczne szczyty, i niewykluczone, że do tej sytuacji Bliski Wschód się również przyczyni. Bardzo duża niepewność, dość dynamiczne zmiany na rynku. Otwarcie się całkowicie nowego rynku, dającego. Piękne, fantastyczne perspektywy dla obecnych posiadaczy złota, ale również dla tych, którzy jeszcze z inwestycją w złoto się w jakiś sposób z różnych przyczyn wstrzymują. Myślę, że będzie takim podstawowym bodźcem. Dzisiaj złoto, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest w głównym nurcie inwestycji i jest równoprawnym elementem składowym każdego dobrego portfela inwestycyjnego.